Dzień dobry, Tomek Miodek. Pszczoły na goła. Bardzo proste konstrukcje, gliniany ul. Pszczoły wlatują tutaj. Bary. Całe gniazdo razem z larwami, z jajkami znajduje się w środku. Bary. A przykrywką tego dzbanka, tego ula jest kokonat. Jest łuska, czy jak to się nazywa, skórka od orzecha kokosowego. Super. I w ten sposób się na goła produkuje miód na własne potrzeby. I nie wszyscy to mają, ale spora część ludzi ma takiego typu ule. Nazwijmy je ule. Nasza pszczelarka uszczelnia wyjście. For new one, yeah. And this is the wax or propolis? Yeah, it's a wax. Wax, yeah. Wax from bees. Yeah, the bees, they're producing the wax, yeah. Bo te pszczoły produkują tak samo propolis i produkują trochę miodu, tylko że to wszystko jest na bardzo małą skalę. To są tylko na domowy użytek. To są jak ci ludzie sobie tutaj radzą z produkcją miodu. I to im wystarczy na śniadanie. To pani się upewnia, żeby tu wszystko było dobrze zrobione, uszczelnione. Jeszcze więcej wosku bierze, a ten wosk jest z pozyskanego miodu tutaj. So we got a little bit honey, yeah? No i on wraca ten ul na swoje miejsce. Jak widać, pszczelarstwo na goła jest bardzo proste. Piesek sobie siedzi tutaj, nic mu nie przeszkadza. Miodu na śniadanie wyciągnęli. This is the place. So you want to make a little interview now? Yeah? Yeah. To widać, pszczoły wracają teraz do tego nowego i one sobie znajdą tutaj drogę. To jest bardzo proste metody używają ci ludzie. Widać, pszczoły noszą pyłek. Małe te kropki. Te pszczoły są takie malutkie, mniejsze niż nasze. Ale pyłek noszą w ten sam sposób. Widać duży pszczoły wpływ pyłku. Szkoda, że tego na kamerze nie widać. One w tej chwili mają problem ze znalezieniem drogi do tego ula, ale one sobie znajdą, bo to już jest nowy garnek. No i tu stary garnek ze starym wejściem i też pszczółki tam zaczynają pracować. I zajmie to około 1 miesiąca, zanim one się tutaj wybudują od początku. Ten jest o tyle w lepszej sytuacji, bo widziałem ta pszczelarka, jak nios przenosiła, robiła ten odkład, to więcej jajek zostało, jest przeniesione do tego. Tamten jest, zostało trochę mniej, ale ona twierdzi, że one spokojnie sobie dadzą radę i właśnie połknąłem pszczołę. Połknąłem pszczołę, mało nie połknąłem pszczoły, dobrze, że jej nie połknąłem. Zapraszam na oglądanie moich filmów, Tomek Miodek, cały czas wśród pszczół. Nasi pszczelarze się patrzą, idę jeszcze, może zadam trochę pytań, zobaczymy, co będzie z tego dalej.
staring now. Sometimes getting 200 ml, 300 ml. So, you have to take a look at the cardiac. And this is the old honey. And it's already crystallized? Yeah. Before they have full of bottle when she removed the honey, and now is the children eaten every day. The... And the bottle is finished nearly now. Ten miód on już zrobili go wcześniej. Już widać troszkę skrystalizował. Some of them die. That happens. This honey, only small honey they make, and this honey is very, very good for children. Especially cold, when there's a cough in your chest and all. So that time is very nice for small children especially. There is lots of glucosa, the soft of course, inside, yeah, and vitamins and minerals. Yeah, there's lots of minerals, vitamins. Yeah, they look very healthy, so they eat lots of honey. That's right. Yeah. What are you doing, Mohan? I will go from that side as well. You can try the old honey if you want. I will. Yeah. And this is a fresh honey we'll get. But this is a. She's saying after if you come after 1 month, something like that, so you get more honey. This is just ready now, they make. So it's possible for that small little spoon, please? Yeah, baki spoon hai kar pae. So... That's brilliant. So small little production of honey on Goa. Only for home use. Yeah. Not so much. This is fine. Okay. Thank you. So I got my camera. It's different compared to ours. It's a little bit sour. So because this is not ready yet. If you go 15-20 days then it's proper honey cake. Now you try this one. This is old honey. Little bit careful. This is proper one. To jest już dojrzały, dobry miód. Zapach jest lekko kwaskowaty, ale słodki. Zupełnie inny miód niż u nas się robi. Yum. This is honey. This is not ready yet. You understand what I mean? Give me one spoon. This is proper honey. This is a proper honey. This is a proper honey she made before. This is not ready yet, you know, understand what I mean? Yeah. Ten miodzik tutaj jest super. This is a really proper one. It's and not really you know what? It's like some caramel that's taste. True. It's quite true. Nice. And the color is that's also true. Very good. That's true. It's a very nice honey. Lovely. Good. So what is her, can she say what is her name? What is your name? She's named Nita. 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 Hello Nita. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pani pszczelarka się trochę wstydzi, ale pokazała nam cały proces, jak bierze miód. To chłonno, to byś tego gałam, byś tak opalał. Jak zrobiła odkład. Teraz ma już dwie rodziny takich pszczółek. Cool. Nice. Happy with this? Yeah. That's nice. I do. Yeah. After 2 months we'll get more honey with 2 pots and I told her I bring 2 more pots and like a 4-5 pots and we make like a business like that. Yes. And you will help us. Yeah. And everything is fine. Yeah, tell her I will bring people, you know, I'm not going to.